Witam Was wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie. Jestem Bart, a to jest kanał poświęcony muzyce. Na samym początku chcę Wam powiedzieć, co ja tutaj robię. Głównym powodem założenia tego kanału jest chęć dzielenia się muzyką. W każdym z odcinków będę chciał pokazać, przedstawić Wam jeden zespół. Będą to głównie zespoły młode, nieznane, ale nie tylko. Zajmiemy się muzyką od tak zwanej kuchni. Zero polityki, zero hejtu, 100% muzyki. Dzisiaj pierwszy zespół, a ja od razu zabieram Was podróż tajskimi liniami lotniczymi. Zespół o nazwie Krumbin. Czuję to zadowolenie w Waszych duszach. Czuję te wibracje, że właśnie dzisiaj poznaliście ten zespół. A jeżeli go znacie, to dowiecie się wiele więcej ciekawych faktów. 3 mamy drugą płytę w dorobku tego zespołu z piękną okładką, o której jeszcze porozmawiamy. Zespół Krumbin został założony w 2010 roku przez Marka Spira, Lorelli i po bardzo krótkim czasie dołączył do nich Donald DJ Johnson Jr. Mark gra na gitarze, Laura gra na basie, a Donald gra na perkusji. Jak ta trójka się poznała? Mark z DJ-em poznali się w przykościelnym zespole gospel. Był to kościół świętego Jana w Houston. Szybko się zaprzyjaźnili, co zaowocowało pewnego rodzaju, tak jak oni to powiedzieli, rytualnymi spotkaniami popróbowymi na burgery. Laura poznała Marka przez swojego kolegę z pracy, który notabene dzielił mieszkanie właśnie z Markiem. Kiedy Laura weszła do mieszkania i zobaczyła Marka, który ogląda film dokumentalny o afgańskiej muzyce, no, domyślacie się, że każda dziewczyna byłaby mega zainteresowana. No i również Laura też była zainteresowana tym faktem. Zaczęła z nim rozmawiać, wymienili się numerami. Ona wróciła do swojego codziennego życia, ale gdzieś tam myślała o tym gościu od afgańskiej muzyki. Nie musiała długo myśleć, nie musiała długo czekać. Bo dostała wiadomość od Marka Universe Smile Upon You. Wiedziała, że jest to człowiek jedyny w swoim rodzaju. Mark zaprosił ją na rytualne burgery. Ona tam poznała DJ-a. I w tamtym właśnie czasie dopiero Laura zaczęła uczyć się gry na basie. I wreszcie dochodzimy do przełomowego momentu, który tak naprawdę moim zdaniem dał nam zespół Krumbin. Mark z dotychczasowym swoim zespołem Diepa wyruszał w trasę koncertową, supportując Bonobo. Na marginesie, jeżeli nie wiecie, kto to jest Bonobo, na pewno na tym kanale się dowiecie. I w ostatniej chwili okazało się, że zespół potrzebuje na gwałt nowego basisty. Mark zaproponował to Lorze. Ona nie czuła się na siłach, ale po dłuższych namowach, po dłuższych próbach Laura powiedziała tak. Kiedy wrócili z trasy koncertowej do Houston, powiedziała, że to jest to, co ona chce robić w swoim życiu. Bez wahania zwolniła się z pracy i zaproponowała Markowi założenie nowego zespołu. Możemy się zastanowić, dlaczego Mark zakłada zespół z niedoświadczoną basistką? Czy zadziałała tutaj jego genialna intuicja? Wydaje mi się, że był po prostu znudzony muzyką, którą grał z dotychczasowym zespołem. Mamy Lorę, mamy Marka, którzy razem ze sobą grają. Mark wtedy grał na perkusji, Lora grała na basie. Nie trwało to długo. Naturalnym, następnym ruchem było zaangażowanie DJ-a w projekt. Tak powstał właśnie dotychczasowy skład zespołu, czyli DJ na perkusji, Lora na basie i Mark zajął się gitarą.
Mamy trzy różne osobowości, które tworzą razem wspaniały projekt. Z jednej strony DJ, który był klawiszowcem w zespole gospel, również bardzo znaczącą postacią na scenie hip-hopowej Houston, był producentem. Z drugiej strony Laura, która ekstremalnie szybko uczyła się, była w tym momencie, możemy powiedzieć, że jest bardzo utalentowaną basistką. No i nasz wspaniały Mark, który działa i jest takim głównym mózgiem operacyjnym całego zespołu. Wiele muzyce Columbine daje magiczne miejsce, w którym nagrywają. Jest to stodoła. Tak. Niewygłuszona, nieocieplona stodoła. Ale właśnie tam zespół znajduje swój spokój, tak bardzo ważny przy tworzeniu muzyki. I pierwszymi odbiorcami, pierwszym fanklubem są właśnie te krowy z okładki drugiej płyty. Conto do El Mundo. Krowy. Zdjęcie zrobione z środka tej sławetnej stodoły. Krumbem jest to słowo z języka tajskiego oznaczające samolot. Jest to zespół, który jest takim samolotem, który lata dookoła świata i zabiera wszystko, co najlepsze. Jest to zespół zlepek wszystkich rodzajów muzycznych. Począwszy od hip-hopu, poprzez reggae, dub, funk, jazz, a nawet soul. Tworzą muzykę w 98% instrumentalną, to znaczy nie posiadającą wokali. Możemy dorabiać do tego różnego rodzaju ideologię. Faktem jest to, że jest to muzyka zrobiona dla całego świata. Chcieli pozbyć się barier językowych, żeby ludzie mogli skupić się bardziej na muzyce, wibracjach, na wiadomościach, które chcą w niej przemycić. Muzyka, która ma duszę, muzyka nowoczesna, muzyka uniwersalna, muzyka, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Krumbin. Posłuchajcie, polecam. Na dole macie dwa linki. Są to dwa najlepsze koncerty tego zespołu. Warto zobaczyć, warto posłuchać. To jeszcze nie koniec. Jako CJK, czyli człowiek jednego kawałka, jestem często owładnięty jedną piosenką, której nie mogę przestać słuchać. W tym tygodniu jest to Leisure Got It Bad. Wspaniały tekst, mega bass, niesamowity teledysk. Zobaczcie sami. Dobranoc.